Witam. Z okazji Dnia Kobiet postanowiliśmy zapytać kobiety sukcesu o kilka rad, które mogłyby dać kobietom pragnącym rozpocząć własny biznes. No, na pewno muszą mieć cel, determinację i muszą z kimś uzgodnić, kto zna się na doradztwie zawodowym, jak kształtuje się aktualnie rynek i jakiego typu działalność mają podjąć, żeby była zgodna z ich rozumieniem, z ich przygotowaniem jakimś zawodowym i jednocześnie znalazło to odbiór na rynku. Trzeba dobrze rozpoznać rynek, bo tutaj tej przestrzeni ciągle jest bardzo dużo w Polsce, ale też nie jest tak jak na początku lat 90., że właściwie czegokolwiek się człowiek nie dotknął, czegoś nie było. Natomiast ciągle jest tak, że te usługi są bardzo kiepsko rozwinięte, myślę, że tu jest bardzo wiele miejsca dla kobiet, żeby rozpoczynały biznes. To jest kwestia współpracowników, żeby szukać dobrych ludzi, którzy myślą podobnie, którzy są otwarci, którzy są kreatywni, którzy są lojalni, tacy, którzy jak się uda, to będzie się można z nimi cieszyć, ale jak się nie uda, to będą w stanie zrozumieć, że może następnym razem. I myślę, trzeba być gotowym na to, że się nie uda, bo zakładanie, że to zawsze będzie sukces, to już jest pierwszy jakby stopień do tego, żeby ponieść klęskę. I najważniejsze jest to, żeby wyciągnąć wnioski z tych kryzysów i właśnie błędów i próbować. Próbować dlatego, że za którymś razem na pewno się uda. Natomiast najgorsze, jeżeli ten, tak powiem, pierwszy problem powoduje, że mówimy, nie dam rady. To jest coś, co na pewno jest gwarancją porażki. Kupić sobie kalendarzyk i tam zapisywać absolutnie wszystko, łącznie z telefonami nieważnymi, bo kobiety popadają w pewnym momencie w obłęd. Chcą załatwić wszystko perfekcyjnie i w domu, i w pracy, i jakby gradacja ważności jest dla kobiety najważniejsza. Czy ja wiem, no potrzeba odwagi i wiary w to, co się robi. Ja myślę, że należy dobrze wybrać. Jeżeli kochamy to, co robimy, to drogę i sposób znajdziemy. Jest wiele pań, które postanawiają założyć własny biznes zupełnie nie mając za sobą dużego bagażu i doświadczeń w dużych korporacjach, tylko po prostu chcą poza swoją rolą matki i osoby, która zajmuje się domem, chcą oprócz tego zrealizować się w biznesie. W związku z tym, jeżeli taka chęć i determinacja się pojawi, no to trzeba przede wszystkim rozpoznać teren, rozpoznać warunki, jakie są i potrzebne, i możliwe do tego, żeby ten nasz pomysł był wcielony w życie i realizować. Nie ma co się oglądać. Założenie dzisiaj takiego przedsięwzięcia w postaci działalności gospodarczej nie jest trudne. Nie słuchajmy, że są kłopoty, że jest 15 okienek, a miało być jedno. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby poświęcić trochę czasu, żeby zebrać się, żeby wypełnić dokumentację i po prostu zacząć działać. Dziękuję.